Co proszę Państwa, grób Chirka Rzepeckiego. Oj, Chirek, Chirek. Oj, kurczę, zgasło mi. Muszę jeszcze raz wziąć, zaraz mocno rzuciłem. Taki grób ma dzisiaj. I tyle ludzi tutaj przyszło do ciebie. Oj, Chirek, zobacz, kuzyn nasz. Kuzynie. Musiałem przyjechać do ciebie tutaj. No, kochajmy ludzi, tak szybko odchodzą. Widzicie? Trzeba delikatnie położyć i przykryć tutaj jeszcze. Oj, oj, oj. No niech tutaj będzie Chirek. Także proszę Państwa, tyle z ludzi zostaje, co pamięć. Zobaczcie, 53 lata żył. Tu ktoś też trochę starszy ode mnie, 6 lat. Ale ja przyjechałem do Chirka, bo tego tutaj nie znam. A dom ma naprzeciwko tam, słuchajcie, tam ma naprzeciwko dom, jak się świeci ta lampa. No słuchajcie, to jest niebywałe. Na drugi dzień przyjechałem tutaj, dzisiaj drugiego, jest godzina 8 zaraz, 7 chyba 40-45. Zobaczcie, ile lampek, ile tu rodzin było. Oj, Chirek, Chirek. Chirek miał siostrę bliźniaczkę. Lilkę. No nic, kuzynie, leż tutaj. I cmentarz. Cmentarz w Sokolnikach. A tam Chirka grób, zobaczcie. Jeszcze raz przybliżenie. Lepiej, Chirek, było ciebie odwiedzać w domu, a nie tutaj przyjeżdżać. Także młodzi, zobaczcie, tyle zostaje, ile pamięć po człowieku, jak ktoś umrze, wspaniale go wspomina, bo dobrych ludzi się nie zapomina. A tutaj zobaczcie, jakaś flaga powiewa, polska. Nie wiem, czemu tu jest jakiś żołnierz był, czy kto. Tak chyba, tu spoczywa nieznany żołnierz Armii Krajowej. Polska walcząca, uczestnik powstania warszawskiego, po ucieczce z niewoli schwytany i rozstrzelany w Sokolnikach w październiku 1944. Ja dziękuję. Człowiek nawet nie wiedział. Pięknie, pamiętamy o żołnierzach w Armii Krajowej, zobaczcie. Kształcenia Związku Armii Zbrojnej. No. Dzisiaj dobrze, że przyszedłem.
przeczytać chociaż to. Uciekł z niewoli i go tutaj dobiegł i go schwytano. Zimno jest. Troszeczkę zmarzłem. Niebieskie lampki nawet. 55. Także młodzież, nie śmiejcie się z ludzi. Ja jutro jadę na wojnę. Dziecka swojego szuka. 10-letniej Nikulki, którą matka uprowadziła powtórnie. Uciekła z sieradza. Długa historia. Bo wolność krzyżami się mierzy. Historia nie jeden zna błąd. Znacie to z wiersza? Wiecie, tylko w Polsce tak groby wyglądają. Nigdzie indziej, tylko w Polsce. Masę, zobaczcie, tutaj ludzie wydali na to pieniędzy. Ale pamięć się liczy. W żadnym kraju tak nie ma. We Francji to wiecie co? Bieda, biedoki. Tylko Polacy mają taką tradycję. Cmentarz parafialny w Sokolnikach. No co, wychodzimy już. Tutaj nawet pierwszy raz widziałem, że można kupować znicza. Ja to przywiozłem jeszcze raz. Zniczkomat. Zniczkomat, widzicie? No.